Zadanie. Dane są funkcje postaci y równa się ax plus 2. Zaznacz tę część płaszczyzny, w której zawierają się wykresy tych funkcji tylko dla a spełniającego następujący warunek. Sprawdź, czy a o współrzędnych 177 należy do zaznaczonej części płaszczyzny. Zauważamy, że w zadaniu kluczową rolę odgrywają dwa wzory funkcji. Skąd one się wzięły? Otóż tutaj masz znak mniejszości, większości ze znakiem równa się, czyli w miejsce a mogę wstawić tutaj 1 druga. To jest pierwszy wzór. Oraz w miejsce a mogę też wstawić jedynkę. Stąd tutaj w miejsce a została wstawiona jedynka, dlatego mamy x plus 2. Widzisz? I teraz narysujmy wykresy tych funkcji. Tutaj już tabelkę zrobimy automatycznie, ale myślę, że wiesz, jak to się robi. Po prostu robisz tabelkę x, y, w miejsce x wstawiasz sobie tutaj dowolne liczby. Ja w tym wypadku wybrałem sobie na przykład 0 i 2. Jak wstawiam tutaj 0, 0 razy 1 druga to 0 i wychodzi mi dwójka. I tę dwójkę tutaj wpisałem. Jeżeli do wzoru, widzisz, wstawię w miejsce x 2, tutaj będzie 2 razy 1 druga to 1, 1 plus 2 to 3. I tę trójkę tutaj wstawiam do tabelki. I w podobny sposób uzupełniam tabelkę drugą. A myślę, że wiesz, jak to się robi, więc przejdę teraz do narysowania wykresów funkcji. Zaznaczam punkcik 0, 2, 2, 3, łączę wykresem. I tutaj podobnie punkcik 0, 2 powtarza się, więc już go nie będę rysował. I teraz 2, 4 to jest ten punkcik, więc te dwa punkty łączę i mam już dwa wykresy funkcji. Patrząc na rysunek i na nasz warunek współczynnika a, widzimy, że rozwiązaniem będą wszystkie funkcje, które przechodzą przez punkt 0, 2 i które, że tak się wyrażę, wahają się od funkcji czerwonej do zielonej. Tak naprawdę w zadaniu musimy stwierdzić, czy punkt a należy do tych zakreskowanych części płaszczyzny. Widzimy, że nasz układ współrzędnych jest od 0 do 10, tutaj w pierwszej ćwiartce, i trudno graficznie stwierdzić, czy punkt A o współrzędnych 177 należy właśnie do zakreskowanej części płaszczyzny. W tym celu wykonamy kilka obliczeń. Należy zauważyć, że nasz Y będzie między funkcją czerwoną a funkcją zieloną, dlatego tutaj pojawił się taki zapis. Nasz szukany Y naszego punktu będzie między funkcją czerwoną a zieloną. I teraz w miejsce X wstawiamy właśnie tego X z punktu A. Jak tutaj wstawimy 100 oraz tutaj wstawimy 100, otrzymujemy już przekształcone wyrażenie. I teraz trzeba tylko obliczyć wyrażenie z lewej i wyrażenie z prawej strony. I widzimy, że Y musi spełniać warunki, musi być większy od 52 i mniejszy od 102. I teraz patrzymy na współrzędną Y-kową punktu A, tutaj zaznaczę Y, i widzimy, że liczba Y równa się 77 spełnia nam ten warunek. Dajemy odpowiedź,